Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień, pochmurne niebo, zero słońca, ale dzień i tak jest piękny, jakby nie było. Trzeba się cieszyć, każdy dzień jednak żyjemy i każdy dzień możemy doceniać, pomimo że jest pochmurno. Ja jadę po parę rzeczy dzisiaj. Ale tak sobie pomyślałam, o czym by dzisiaj tutaj z Wami porozmawiać i pamiętam Roxana, pozdrawiam Roxanę, która została moim Patronite subskrybentem i zapraszam Was do odwiedzenia właśnie Patronite i jeśli macie ochotę być pozdrowionym, to tam są progi i możecie poczytać więcej, ale tak, więc pozdrawiam Roxanę, która jest moją od samego początku widzką i my sobie tutaj właśnie, ona do mnie pisze, w sensie takim komentuje mi i że tak powiem, bardzo mi miło, super. I w ogóle super, że są takie osoby, jeszcze o tym chcę powiedzieć, osoby, które oglądają mnie od samego początku, to jest mała grupa tych osób i one są i to jest fajne wiedzieć, że takie osoby są, to jest bardzo miłe. No ale wracając do tematu przewodniego dzisiejszego dnia, chcę Wam właśnie powiedzieć o depresji. Dlaczego dziś będę o tym mówić? Dlatego, że jest to temat tabu, jak się okazuje. A temat dotyczący naprawdę ogromnej ilości ludzi. Mogę powiedzieć, że ja się do tych ludzi zaliczam i też obserwuję w tej chwili, że tu na Islandii właśnie jest problem i teraz właśnie widzicie, od paru filmików, mówię, mamy piękny dzień, nie ma słońca i widzę, że po prostu każdy źle się czuje. Nie można sobie polecieć na przykład do Polski, czy tam jak do Hiszpanii, ludzie latają. Nie można nic zrobić, dopiero to się wszystko uruchamia, ale jednak stres to wszystko potęguje, uczucie takiej niemożności. I ja osobiście w tej chwili też doświadczam depresji, to ja w ogóle mam taką depresję, po której widzicie, ja się uśmiecham, ale to co w środku siedzi spowodowało, że mi bardzo wskoczył kortyzol. Przy czym okazało się, że ja przy mojej szczupłej budowie ciała mam podwyższony cholesterol, który właśnie wytłumaczono mi, kortyzol powoduje, że cholesterol się podnosi, także też mam w tej chwili jadłowstręt. Dieta, którą stosowałam, powiem Wam szczerze, nie polecam takich diet. Byłam głodna na diecie, ja się nie odchudzałam, dieta była... Wiecie, po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś takiego fajnego dania, że ładnie to wygląda, a tu było wszystko takie w tej diecie nawalone w każdym innym miejscu, także mi ta dieta po półtora tygodnia już nie odpowiadała, produkty się powtarzały i zostałam po prostu tak, że zapłaciłam za dietę, a tak naprawdę dostałam G. I tak to właśnie jest dzisiaj, że jedni nas wyrolują i się cieszą, gdzie mówiłam jeszcze do tej pani, że ja nie jem wieprzowiny, to w jednym tygodniu miałam i karkóweczkę, i zdrowy bekonik. Kochani, nie jedzcie smażonego, gotowane, pieczone, duszone, naprawdę, wszystko jest niezdrowe. Dlaczego dostałam takiej fobii? Dlatego, że widziałam po prostu, co się działo z moją mamą. Dlaczego mam dzisiaj depresję? Ponieważ... Chwila. Ponieważ dotarło do mnie, wiecie co, to jest właśnie trudny temat. Jeszcze prowadzę samochód, ale jest spoko, właśnie ja to kontroluję wszystko, tak mi się bynajmniej wydaje. Dotarłam do takiego momentu, gdzie przez tyle lat z moją mamą gdzieś tam... Wiadomo, może nie walczyłyśmy, ale się nie mogłyśmy dogadać, gdzieś obrażała się na mnie, ja na nią, może nie wyzywałyśmy, ale no ona mnie też tam wyzywała, ale gdzieś coś zawsze było, wiadomo, nie była to taka relacja matka-córka, córeczko-córeczko, mamusiu-mamusiu, buzi-buzi. I
teraz właśnie, jak już 7 miesięcy bodajże jest, jak zmarła, kochani, dotarło do mnie, że ja tak naprawdę straciłam najlepszego przyjaciela. I to mnie właśnie strasznie zdepresjonowało, bo z nią zawsze mogłam o wszystkim pogadać, zawsze mogłam zadzwonić. Słuchała, ale wysłuchała. A się okazało, że czuję teraz, że jestem sama. Narzekałam bardzo na te, o Jezu, znowu do sklepu, chcę znowu jechać, przecież wczoraj była. Gdzie tu jechać, jak nie ma po co jechać, lepiej siedzieć w domu. No, dotarło do mnie, że to siedzenie w domu po prostu nie jest też fajne. Że zaczęło mi się przez to wszystko ciężko robić. I tak naprawdę w tej chwili też jakieś hipochondry dostałam. Także ja wam powiem, że ja się czuję jak wrak człowieka w tej chwili po tym wszystkim. Naprawdę źle się czuję sama ze sobą i wiem, że potrzeba tego pozytywnego bodźca. Musi to ruszyć i czekałam całą zimę na to słońce, a go nie ma. Także widzicie, ja widzę, że ja nie jestem jedyna tutaj, jeżeli chodzi o problemy z depresją i tak dalej. I niestety na Islandii jest bardzo dużo ludzi, którzy, Polaków zwłaszcza, znaczy zwłaszcza Islandczycy też, ale chodzi o to, że my Polacy tu właśnie chorujemy i nie zawsze możemy tą pomoc gdzieś otrzymać, a przede wszystkim nigdy nie jesteśmy zrozumiani, bo ktoś przyjdzie i powie, ty weź przestań, co ty gadasz? Weź przestań, przecież ty żadnej depresji nie masz. No weź się pozbieraj, weź idź się przejdź. Tak, idź się przejść, ale tak w moim przypadku to nie wygląda. Dlaczego? Ponieważ ja zmieniam pas, przepraszam was. Ja tak naprawdę siedzę w domu sama, idę się przejść sama, do sklepu idę sama. Na siłownię, gdybym poszła, bo miałam pójść, ale nie doszłam, bo znowu miałam iść sama. I wam powiem, na wycieczkę, gdybym pojechała, pojechałabym sama. I mnie to właśnie to dobiło, że wszędzie idę sama. Teraz też jadę sama, widzicie? I to jest dla mnie właśnie to, co mi bardzo przeszkadza, że mieszkając za granicą, nie jest to takie do końca proste, bo ostatnio ktoś mi powiedział, no ja nie rozumiem, ja siedzę tu u mnie w Polsce w bloku i tu mam znajomą, tam mam znajomą, zawsze ktoś do mnie przyjdzie. Ale niestety, za granicą tak już nie jest i pozdrawiam cię, kobieto, która mi to powiedziałaś, bo wiem, że mnie oglądasz. Ale właśnie tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że za granicą nie wszystko jest takie łatwe. Plus mieszkanie w kraju wikingów, którzy są bardzo hermetycznym narodem. Narodem, który tworzy grupy. Zresztą my jako Polacy też tworzymy grupki hermetyczne, niedostępne, nie wpuszczamy, bo tak jak wam kiedyś to mówiłam już dawno temu, ja mam tylko swoje wybrane grono znajomych i nie wpuszczamy innych. Chwila, hola, to już jest ocenianie cukierka przez papierek, czy ten cukierek jest dobry, czy nie. Albo cię sparzymy go otwierając, albo on będzie słodki. Po prostu wiecie, no też są cukierki karmelowe, solone, no różnie to bywa, ale chodzi mi głównie o to, że nie można właśnie być tak zamkniętym. Ja na ogół nie jestem osobą zamkniętą. Ja na ogół trafiam na osoby, które mnie nie akceptują, ponieważ ja mówię jak jest. Ja robię jak chcę, ja nie będę się nikogo słuchać i to ludzi denerwuje. Ludzi denerwuje to, że ja wiem jak zrobić, a nikogo nie potrzebuję też. Zresztą ja też mam swoje 5 groszy czasami do wsadzenia, to ludzi też denerwuje. I ja przede wszystkim nie siedzę i nie mówię o tym, a wiesz, bo dziś w pracy tam właśnie jedna pani tutaj to, tamto i ona przyszła w czerwonym moherowym berecie, a mogła zielony ubrać, bardziej by jej pasował. Wiecie, ja czegoś takiego po prostu nie mam, dla mnie to jest strata czasu. Ja nie mam czasu na pierdzielenie o takich farmazonach z dupy wyjętych. Ja mówię konkretnie jak jest na temat i jeżeli czegoś nie wiem, to nie mówię, nie wypowiadam się albo powiem, że nie wiem.
I wiecie, to też powoduje, że nie pracując, siedząc w domu cały czas, też gdzieś się tych ludzi nie spotyka, prawda? No a też jest taka rzecz, że ludzi też boli niektórych. Także bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że o mnie mówią. Jest to pozytywna cecha, gdyż skoro o mnie mówią, to znaczy, że żyję, to znaczy, że coś się dzieje. Także ja wychodzę z tego założenia i taka autoreklama, prawda? No. Tak. Więc właśnie do tej depresji wracając, jak widzicie, temat przewodni, ale trochę i pobocznym się stał. Chcę Wam gdzieś uświadomić, że możecie mieć wśród siebie, dookoła siebie osoby, które nie powiedzą w ogóle, że mają depresję, ponieważ ukrywają to. Osoby, które wycofały się, nie widzicie ich, ponieważ one myślicie, a one są, coś z nimi nie tak jest, bo ta na przykład tam nie chce ze mną rozmawiać, bo siedzi w domu i nic nie robi. To nie do końca tak jest. Bardzo często osoby, które mają depresję, wycofują się, ponieważ czują się niepotrzebne, niedocenione i następuje wycofanie. I Wam powiem, że właśnie to trzeba na to bardzo zwrócić uwagę i zapytać się, czy wszystko jest dobrze, ewentualnie wyciągnąć taką osobę na spacer, ale w żadnym wypadku nie mówić, ty weź się pozbiera, bo ty już za dużo tam tego. Nie, to jest tak chory umysł, chory w sensie choroby, bo to jest choroba, że niestety, nawet jeżeli macie grypę i macie plus 39,5 stopnia i powiecie, dobra, weź już przestań, weź już tą temperaturę sobie obniż, sami wiecie, że jej nie obniżycie, trzeba czasu, ileś czasu to trwa, zanim wyleczymy się z grypy, później następuje czas takiego osłabienia bardzo dużego organizmu i jesteśmy też podatni na różne właśnie bakterie, które możemy ewentualnie wirusy napotkać i znowu na przykład chorujemy. I ja uważam osobiście, źle wjechałam jak zwykle, osobiście uważam, że właśnie to w ten sposób działa depresja, tak jak niewyleczone grypsko. Do końca depresji uważam nie da się wyleczyć, ponieważ zmiany, które następują po prostu chemiczne w mózgu, moim zdaniem one na dłuższy czas zostają, ale można nad tym pracować, starając się być zadowolonym, czerpać z życia, co jest najlepsze i przede wszystkim, słuchajcie, wychodzić z domu. Dlatego ja, tak jak mi kiedyś, parę lat temu, kiedy potrzebowałam pieniążki, ktoś mi powiedział, parę osób, to sprzedaj samochód, skoro nie masz pieniędzy. Ja sobie nie wyobrażam, kochani, życia, zwłaszcza na Islandii, bez samochodu, do którego, jeżeli potrzebuję, wsiadam, do którego, jeżeli czuję, że po prostu chcę wyjść z domu, wsiadam i jadę. Oczywiście ja w tej chwili tego nie robię, ale no tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Każdy tutaj wie, zresztą widzicie, ja teraz jadę, ile samochodów wszędzie stoi. Na Islandii ktoś, kto nie ma samochodu, to jakby nie żył po prostu, bo tu się nie da. Tutaj po prostu nie da rady funkcjonować bez samochodu. Oczywiście wszystkie miejsca są zajęte, łącznie z moim dla niepełnosprawnych. O, a jest jedno. Ostatnie miejsce. Venus weźmie. Ostatnie. Ślicznie. Pięknie. Bardzo dobrze. No, ja się z Wami żegnam, kochani. Mam nadzieję, że jakieś pozytywne wnioski z tego filmiku tym razem wyciągniecie. Zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i oczywiście miłego dnia Wam życzę, czy wieczoru, zależy o której godzinie to oglądacie, żeby wszystko Wam się wszystkim i nam razem poukładało. Na razie, cześć!